z tej strony Aleksa i witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale razem tutaj z moim kochanym Matisiem. Mamy dla Was dzisiaj wielkie wieści do ogłoszenia. W sumie nie wiem, od czego zacząć. W sumie i tak wszyscy się domyślili. Po prostu moi widzowie są najwięksi stalkerzy ever. Mogliby pracować w FBI w Stanach. Naprawdę, 100%. Wszyscy zgadli, nie? Ale no, dla tych, którzy nie są wtajemniczeni, to właśnie kupujemy konia, jakkolwiek to brzmi. Tak, kupujemy trzeciego konia. I w sumie nadal to do mnie nie dociera, bo to jest takie... Jak trzeci koń i w ogóle nie dociera to do mnie. Chociaż będziemy już tam za jakieś 20 minut. To do mnie nie dociera, ale może od początku, jak to się w ogóle zaczęło, bo przecież zawsze mówiłam, że nie będę miała trzeciego konia w najbliższej i najdalszej przyszłości, na pewno nie kupię trzeciego konia, bo nie mam czasu, nie mam siły, chęci i trzeciego konia nie będzie, a to nagle trzeci koń. A to zaczęło się wszystko od tego, że przeglądam sobie o pierwszej w nocy Facebooka i zobaczyłam roczniaki na sprzedaż, piękne po prostu roczniaki na sprzedaż. No i w sumie przyszło mi na myśl, że Primka nie ma się z kim bawić. Tak mi się serce po prostu kraje i łamie, jak widzę, jak ona zaczepia deale, Epikę, żeby z nią biegały, bawiły się. One nie chcą, bo to wiadomo, stare krowy, które tylko żrą siano. I ona chce biegać, się bawić, no nie ma z kim, bo nie ma w Rio roczniaków, tym bardziej klaczek. I no i mi tak się smutno jej zrobiło. No jak zobaczyłam te roczniaki, to myślę sobie, to jest znak z nieba, że właśnie roczniaka mamy kupić. No wiecie, to nie byłby dorosły koń i nie muszę na nim jeździć, bo teraz jak studiuję, to nie mam tyle czasu, żeby jeździć na dwóch koniach. A akurat za 2 lata kończę studia i będę miała już dużo czasu wolnego, a za 2 lata akurat będą miały 3 latka, więc jakieś początki zajeżdżania, siodłania akurat będą i wtedy jak będę miała więcej czasu, to po prostu więcej czasu będzie trzeba im poświęcać na więcej pracy. No i Primka się będzie miała z kim bawić, no i tak w sumie jak zawsze myślałam o kupnie konia, w sensie, że na pewno konia nie kupię, to zawsze miałam przed oczami już takiego dorosłego konia, że na pewno nie kupię dorosłego konia, no bo nie mam czasu jeździć na dwóch koniach i zajmować się w pełni dwoma końmi. No ale nigdy właśnie o nie myślałam, że mógłby to być roczniak. No i wtedy jak zobaczyłam te roczniaki, to mówię, tak, to jest to, kupmy roczniaka, Primka będzie zadowolona, Mati będzie zadowolony, ale Primka najbardziej, ja będę zadowolona, bo za 3 lata będę miała 2-4 latki do jazdy i no same plusy, minusów nie widzę. Same plusy. A jeszcze jak tak gadaliśmy, to kolejnym plusem jest to, że będę miała więcej miejsca w siodlarni. Wiadomo, 3 konie to więcej miejsca mi się należy na wszystkie moje rzeczy. Także powody, dla którego kupiliśmy konia. Pierwszy, aby Primka miała się z kim bawić. Drugi powód, aby mieć więcej miejsca w siodlarni. Trzeci powód, abym ja też miała źrebaka, a nie tylko Mati. Chociaż wiadomo, jak to w sumie będzie. Czwarty powód, aby mieć 2 konie już do jazdy na stałe za te 3 lata. Także przeglądaliśmy te roczniaki, jeden mi się bardzo, bardzo spodobał i myślałam, że to będzie ten, ale potem okazało się, w ogóle my oglądaliśmy tyle tych źrebaków, bo w sumie jak się już napaliliśmy na tego źrebaka, a z tym pierwszym był niebywał, co oglądaliśmy, bo no po prostu, to już byłam tak napalona, że będzie ten trzeci koń, że po prostu szukaliśmy, jeździliśmy po różnych hodowlach, oglądaliśmy te konie. Kilka było naprawdę bardzo fajnych. Na co patrzyliśmy? Patrzyliśmy głównie na... Kolor, ale w sumie kolor i tak nie wygrał, bo wybraliśmy konia zupełnie takiego, jakiego miał nie być konia, bo nie chciałam konia tej maści. Powiedziałam, że nigdy nie kupię konia tej maści, bo już takie mam podobne. A... Miał być łaciaty. I no Mati chciał w ogóle łaciatego, ja chciałam karego z białymi odmianami. Wyszło jak zawsze przy kupnie konia, czyli tak nie jest. Patrzyliśmy głównie na papier i na to coś. No i właśnie byliśmy oglądać konie w hodowli koni kruszyńscy? Bo Jezu, chyba dobrze powiedziałam. Koło Wrocławia. I oglądaliśmy tam kilka klaczek, bo właśnie no musiała być klaczka, aby bawiła się z Primką. No i jedna nas wyjątkowo złapała za oko, jej energia po prostu w sobie. Ona wyszła jako
jedyna przed szereg wszystkich, zaczęła biegać, brykać, bawić się, miała taką iskrę w oku, taką po prostu patrzysz na nią i ona ma oko takie, co by tutaj rozwalić, co by tutaj zrobić, wszędzie jej było pełno i zakochałam się po prostu w jej charakterze, w jej sposobie bycia i to będzie idealna kompanka do Primusi, będą się tak świetnie ze sobą bawić, ja już to widzę, także no to, co ona miała w oku, nas bardzo urzekło, a dodatkowo ma bardzo, ale to bardzo dobry papier skokowy, po prostu wszystko w jej papierze skacze, także trafiło na nią i jesteśmy teraz w drodze i zaraz będziemy i ją odbieramy, za nami w ogóle jedzie Misia, która też bardzo chciała jechać. Horizon Board Transport też jedzie. A kogo my tu mijamy? Nasz transport! Hello, hello! Hello, hello! Także jedziemy wszyscy właśnie do Rościsławic i w ogóle fun fact jest taki, że my w tej hodowli byliśmy na wystawie z Primką. To jest ta sama stajnia, po prostu, w której byliśmy na wystawie z Primką z Angerscheide, jest to hodowla koni z Angerscheide. Także no to jest też takie, wiecie, przeznaczenie w ogóle, także jedziemy już do tego miejsca, będziemy za 15 minut i zobaczycie wybrankę naszego serca. W ogóle dzisiaj jest okropna pogoda, nie wiem czemu na tak piękną chwilę, pada cały dzień, jest brzydko zachmurzone, no na tak piękną chwilę pogoda jest okropna, ale ja i tak mam dobry humor od rana, mimo że w to nie wierzę po prostu, że kupujemy tego konia. I w ogóle kolejny odcinek to będzie Q&A, także już możecie pod tym odcinkiem pod tym odcinkiem możecie zadawać pytanka, wszystko właśnie o nowego konika, możecie się pytać i będzie Q&A tylko właśnie o tym nowym koniku, także możecie tutaj już zadawać pytanka, a my widzimy się już zaraz na miejscu. Proszę Państwa, wjeżdżamy na znajomy teren i jesteśmy. I teraz tu jest tak, tu są takie ogromne hektary, naprawdę wszędzie są łąki dookoła, więc od wjazdu do stajni, do samej stajni to jest jeszcze kawał drogi, także jedziemy. O, jakieś rebaczki! Kolejne się urodziły! Za rok będą na sprzedaż! Za rok znowu tu przyjedziemy! Może się łaciaty urodzi, twój wymarzony, co? Tak, tak, na łaciatego przyjedziemy. Jak ona emocje? Nie, 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 nie wierzę. Ale jest malutka! Jezu! W porównaniu do Primy, no to jest malutka. Ona ma rok, nie? Tak. Jest tydzień, równo tydzień starsza od Primy. Ale jesteś śliczna! Wypuściłam ją na podoczek, bo nie wiedziałam, czy przyjdziecie wcześniej, czy później, dlatego troszkę jest mokra. Nie jest tak czarsko wyczyszczona. Może damy jej ten sedali, to pół godziny i potem pójdziemy dopełnić formalności, ona tutaj wyczuruje sobie. Oczko ma takie wszemglane jak koko. Nie, ale to się głowa tak już spuszczona na dół. Ona, jak się czujesz? Opowiadaj wszystko. Taką dzidzię przynosisz do domu. Chodzisz? Oj, śpi, śpi. Jak wujek pływa, to za żarciem pójdzie. Chodź, no. Żeby ty mi stała. Jeszcze kawałek. Żegnają się. No. No. Gdzie zaczyna się? Super! Pięknie! Dobry koń! Tego! Wega poszła! Trzeba. No dobra, wyjeżdżają. I co? Robię dla was taką super roleczkę, więc zapraszam na Insta, bo rolka jest mega. Dobrze, dobrze.
Bezpiecznej drogi! Wracamy! Z koniem! No co, wszystko jakby tak szybko no się działo, że w sumie nadal nie wierzę, że wracam z trzecim koniem. Wszystko naprawdę raz, dwa poszło. Ona też wyszła szybciutko do przyczepy, bardzo dzielnie. Także teraz się trochę drze, no bo pierwszy raz ona w ogóle jest z łąk. Ona jest z łąk, nigdy nie była wiązana. No nigdy... No nic nie umie w sumie, także ona jest z łąk. Bok się też nigdy nie stała, także trzeba będzie ją do wszystkiego przyzwyczajać. Jedzie, trochę krzyczy w koniowozie, ale mam nadzieję, że się uspokoi i szczęśliwie, bezpiecznie dojedzie. Właśnie Horizon Board też przygotowali i dostosowali koniowóz, żeby jechała. Także jedziemy do Rio, będziemy za godzinkę w Rio. I... Jak się czujesz? Może mam dwa źrebaki, ale nadal nie mam żadnego konia. Mamy trzy konie i żadnego dojazdy. O, no my może się jaram. Co się zostanie? To jest w ogóle... Nie wierzę. I w ogóle ci ludzie są tak tam mili i wspaniali, że po prostu... Aż mega przyjemność kupować konia z takiego miejsca, gdzie widać, że to są ludzie z pasją i je kochają i po prostu... No coś niesamowitego. Słuchajcie, tyle jest obornik śląskich. To też po prostu przeznaczenie, bo ja tyle kupiłam w obornikach śląskich, a to jest miejscowość zaraz obok tutaj, skąd kupiliśmy teraz źrebaczka. Także to jest przeznaczenie. No i zobaczcie, mam paszport. I tak jak wszyscy się już domyślili, moi stalkerzy kochani z Instagrama, jest to United Love Z, klaczka Zangerscheide, ma taki sam paszport jak Primcia. I no jest taka malutka, jest o wiele mniejsza niż Primka, jest taka drobniutka, ma taki szlachetny łepek i jest, no w ogóle zobaczymy na tle Primki jak wygląda, ale no jest malutka i słodziutka. Dobra, jesteśmy na autostradzie, także wyprzedzamy konika i będziemy czekać na niego w Rio, jest pod dobrą tutaj opieką, jadą, kamera jest, wszystko dobrze, także lecimy do Rio i czekamy w Rio. Dzień dobry. Halo, Primusia. Twoja siostrzyczka już jedzie, zaraz przyjedziesz, poznasz swoją siostrzyczkę. No tak, no jedzie już. Jej, to Boże, jaka wystraszona malutka. Jojciu, maleństwo. W ogóle jest straszny. O jeny. Brawo. Super koń. Wow, pierwsze kroki w nowej chacie. Ojeny! Ojeny! Niespodzianka, dziewczyny! Ale super! Zobacz, to jest twój prezent, Primcia! Spóźniony na urodziny. Ja cię kręcę! Twoja siostrzyczka! No tak! Będziesz się bawić? Tak? Będziesz się bawić? Ej, nawet Dina ma uszy do przodu. Dilunia, twoja druga córka adoptowana. Zobacz, bądź miła. Bądź miła. Dobra, Dinka, tak? Nie szczurzymy się. O nie, nie. Siostrunia przyjechała. To jest twój boks, tutaj na pracę. Twoja willa. Ona nie zna boksu. No. Ale ładne ma proporcje. Naprawdę ładne. Mój boksik. No chodź. Chodź, chodź. Tutaj, proszę. O, jest. Super. Moje Boże. No, prima tutaj. Prima.
to jest twój nowy domek. Ciarko. O. Prima mówi dzień dobry. Mati teraz mówi, że przejmuje konia. Ja mam jeden prosty trik, jak zrobić, żeby koń was pokochał. Dać smaczka. Ale ciekawe, czy ona jadła kiedyś banany, nie wiadomo. Oj, coś twój trik nie działa. Nie. Nie z tej rodziny. Nie jest z rodziny Mał. No tak, nie jest banankiem. Nie jest banankiem Majka. Trzeba jest monsterka Matiego. Słuchaj, Primusia, to jest ode mnie prezent zaległy na twoje urodzinki, tak? I kto teraz zrobił lepszy prezent Primusi? Ja. Spóźniony. Buzi, tu buzi w podziękowaniu. Lepszy prezent zrobiłam Primce. Przywitaj się z koleżanką. No powiedz jej, że u nas jest super, że nie macie czego bać. No powiedz jej, kłanie mnie za ciepiaś. Idź. Ogólnie leje mega, patrzcie, jak jestem cała mokra. Pogoda jest przeokropna, z wichura ulewa. Także no dzisiaj na pewno nie będziemy je puszczać razem na padok, bo no jest okropna pogoda. Jutro ma być ładniej, także od rana przyjedziemy i będziemy ją już rano puszczać. Zobaczymy. Na razie musi iść wychillować, jest cała zestresowana. Pierwszy raz gdziekolwiek jechała w życiu. Także musi się przyzwyczaić i jutro będziemy robić coś więcej. Na dzisiaj to by było koniec. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że cieszycie się tak jak my z nowego członka naszej rodzinki. Pamiętajcie o zadawaniu pytań w komentarzach do Q&A. Wysyłam buziaki. Nie. Nie jeszcze. A to chyba taki ładny biały marker, a nie kredo. L-O-F-K-A. Kupimy biały marker i zrobimy tak pięknie białym markerem. Naro!